Soundbar to najprostszy przepis na poprawę jakości dźwięku w sytuacji, w której punktem wyjścia są głośniki wbudowane w telewizor. Obcując budżetową konstrukcją BWSDB1 miałem okazję przekonać się, jak zaskakująco dużo są w stanie zaoferować małe przetworniki zamknięte w smukłej obudowie. W tym filmie na warsztat biorę produkt z tej samej rodziny, ale leżący o półkę albo i dwie wyżej. Ogólnym zarysie BWSDB2 przypomina tańszego BWSDB1. Za reprodukcję dźwięku odpowiedzialnych jest sześć głośników o łącznej mocy 60 W i dwie pasywne membrany. Na jeden kanał przypadają głośnik wysokotonowy, zlokalizowany na skraju płaszczyzny frontowej, przetwornik średniotonowy na górze w sąsiedztwie tego pierwszego oraz głośnik niskotonowy wraz z towarzyszącą membraną pasywną umiejscowiony bliżej centrum. Obudowa o długości 90 cm, niespełna 10 cm głębokości i 6 cm wysokości została wykończona aluminiową maskownicą. Jej monolit przyłamuje dyskretne logo producenta oraz moduł sterujący w kolorze czarnym. Na jego górnej powierzchni znajduje się dość przewidywalny zestaw przycisków służących do zmiany źródła dźwięku, sterowania głośnością oraz zasilania urządzenia. Producent to zjawisko nazywa wyświetlaczem dotykowym, ale są to zupełnie zwykłe przyciski dotykowe. Panel płynnie przechodzi w wyświetlacz segmentowy RODEM z lat 60., który nieco zaburza ogólną stylistykę, nawiązującą do segmentu Premium. Wyświetlacz prezentuje aktualne wybrane źródło, bieżący poziom głośności oraz tryb pracy equalizera. Z tyłu znajdują się gniazdo zasilania, zestaw złącz wejściowych, port USB oraz złącze o dźwięcznej nazwie Wireless Superbus Extension Port. Nieco dziwi brak złącza HDMI, którego obecność stwierdziłem w tańszym SDB1. Tylna ścianka wykończona jest imitacją drewna, co z jednej strony może świadczyć o dbałości o szczegóły, ale równie dobrze może zostać odebrane jako próba sugestii, że całość została wykonana z drewna. Oprócz wcześniej wymienionych źródeł przewodowych, BWSDB2 przyjmie strumień audio wysyłany z urządzeń mniej lub bardziej mobilnych za pomocą standardu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth w wersji 4.2. W pudełku znajdziemy pilot zdalnego sterowania oraz zestaw przewodów, dzięki czemu możemy się cieszyć nowym nabytkiem, niezależnie od preferencji sygnału wejściowego. Kable z jednej strony zakończone są złączami kątowymi, dzięki czemu belkę można dosunąć możliwie blisko ściany. Uruchomienie BWSDB2 sprowadza się do połączenia przewodów zasilającego i sygnałowego, co łącznie z wyjęciem sprzętu z pudełka nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Ewentualnie konieczna może być wizyta w ustawieniach telewizora celem weryfikacji ustawień przekierowania strumienia audio. Głośnik pod telewizorem wygląda niebrzydko, chociaż osobiście nie przepadam za sprzętami RTV w kolorze srebrnym. Belka rzekomo ma być inteligentna i włączać się i wyłączać razem z telewizorem. U mnie ani razu nie zdarzyło jej się włączyć samoistnie, a wyłączenie wydaje się być realizowane najzwyklejszym timerem. Co do jakości dźwięku, nie mam specjalnych zastrzeżeń. Co prawda, nie ma tutaj głębi, jaką oferuje kino domowe za miliony monet, ale w zestawieniu z tym, co oferują głośniki wbudowane w telewizor, jest naprawdę dobrze. Średnica jest odpowiednio wyeksponowana, a góra ma sporo szczegółów. Na odpowiednich ustawieniach equalizera BWSDB2 nadaje się z powodzeniem do konsumpcji seriali i okazjonalnego oglądania filmów. To ostatnie, z zastrzeżeniem, że nie przeszkadza Wam brak przestrzeni w dźwięku. Zwarta konstrukcja zawęża scenę i sprawia, że lepiej niż na moim kinie domowym ogląda się treści ze stereofoniczną ścieżką audio, czyli chociażby wszystko, co serwuje świętej pamięci Showmax. Dialogi w takim przypadku wybrzmiewają z centrum sceny, a nie z szeroko rozstawionych kolumn frontowych. Braki należy za to odnotować w dolnym paśmie częstotliwości. Tandem głośnika niskotonowego i pasywnej membrany robi co może, ale cudów nie ma. Niskie tony przypominają dudnienie charakterystyczne dla małogabarytowej konstrukcji. Które tylko w teorii są pełnozakresowe. Remedium na niedostatek basu jest dedykowany subwoofer BWSW2. Dwa głośniki o łącznej mocy 70W zamknięte zostały w kompaktowej obudowie o wymiarach 23 na 23 na 39 cm. Pionowe płaszczyzny zostały wykończone okleiną imitującą szczotkowane aluminium, podczas gdy górną powierzchnię pokrywa imitacja drewna. Subwoofer komunikuje się z soundbarem bezprzewodowo w paśmie 2,4 GHz, co pozwala na więcej swobody w poszukiwaniu lokalizacji, która zapewni optymalną dla wybranej pozycji odsłuchowej propagację fal akustycznych. Pożenienie subwoofera z soundbarem sprowadza się do podłączenia skrzynki do źródła zasilania i wętknięcia transmitera w stosowne gniazdo. O zakończeniu procesu parowania poinformuje nas dioda statusowa, która przyjmie kolor niebieski. Subwoofer stanowi dodatek do soundbara, który w dalszym ciągu przetwarza pełne pasmo częstotliwości, jednocześnie kierując do subwoofera co niższe tony. Głośnik basowy nie jest przesadnie mocny, w związku z czym odpowiednie umiejscowienie skrzynki nabiera kluczowego znaczenia. Umieszczona w losowym miejscu nie spełni swojej funkcji. W skrajnych przypadkach różnica będzie ledwie zauważalna. W optymalnym miejscu sprawia, że dźwięk nabiera głębi. Wszelkie wystrzały czy wybuchy brzmią zdecydowanie bardziej przekonująco. Ścieżka dźwiękowa ma właściwą dynamikę w pełnym paśmie częstotliwości, a dialogi nabierają trójwymiarowości. Jedynym stwierdzonym przeze mnie mankamentem całego układu jest wydobywające się z subwoofera stuknięcie towarzyszące wyłączaniu soundbara. BWSDB2 i BWSW2 tworzą bardzo zgrany duet, który pozwala w pełni cieszyć się ulubionym serialem, czy zatracić w świecie elektronicznej rozrywki. Pozostaje kwestia przeanalizowania opłacalności takiego przedsięwzięcia. Sandbar kosztuje akceptowalne 530 zł. Subwoofer to wydatek około 600. Razem daje to kwotę ponad 1100 zł. przy mniej lub bardziej optymistycznym założeniu, że urząd celny nie zainteresuje się przesyłką i nie doliczy vat i cła. Za podobne pieniądze można kupić lokalnie budżetowy zestaw 2.1 chociażby firmy Denon. Co prawda będzie nieco uboższy w funkcje i cały plastikowy, ale za to markowy i ze sklepu za rogiem. Ciekawą propozycję ma też Samsung, który w kwocie circa about 850 zł oferuje belkę z budowanym dekodorem DTS. Atrakcyjność oferty firmy Beastwolf poprawia nieco fakt, że ich sprzęty kupuje się osobno, także wydatek można rozłożyć w czasie. Soundbar może z powodzeniem służyć jako jedyne źródło dźwięku do czasu uzbierania odpowiedniej kwoty na zakup subwoofera. BWSDB2 i BWSW2 to ciekawa propozycja, którą warto rozważyć. Gdyby nie moje silne uzależnienie od DTS HD i Dolby True HD, sam byłbym w stanie żyć z takim zestawem. Do oglądania seriali, graja na konsoli i jednego czy dwóch filmów w tygodniu w zupełności wystarczy. Blitzwolf po raz kolejny pokazał, że potrafi stworzyć bardzo przyzwoity, rozbudowany produkt w akceptowalnej cenie. Teraz czekam na belkę gotową przyjąć strumień Atmos i zasymulować w przekonujący sposób dźwięk przestrzenny. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.